Instytut Literacki właściwie powstał w Rzymie bezpośrednio po wojnie, właściwie pod koniec wojny. Założenie było to, prawda, żeśmy przewidywali, że sytuacja będzie trwała bardzo długo, że nie można liczyć na żaden konflikt, trzecia wojna, to było wtedy dosyć powszechne przekonanie, prawda, na emigracji. I że najważniejsze jest właśnie oddziaływanie, kwestia słowa. Jeśli idzie o nasze przeniesienie się tutaj, prawda, z Włoch, to decydowało to, że kontakt z krajem i docieranie do kraju jest łatwiejsze stąd niż powiedzmy z Anglii czy z Włoch, prawda, czy z Niemiec. Z drugiej strony trzeba przyznać, że władze francuskie, mimo że trafiliśmy jeszcze w okresie dużej dominacji partii komunistycznej we Francji, nigdyśmy nie mieli najmniejszych trudności z władzami francuskimi. Mało tego, były szereg interwencji, prawda, między innymi Cyrankiewicza i Gomułki u de Gaulle'a, które domagali się zlikwidowania kultury jako, prawda, zakłócającej dobre stosunki polsko-francuskie. I to de Gaulle nie tylko odrzucił, ale zostaliśmy nieoficjalnie poinformowani o tym, prawda. Także tutaj, prawda, nie wszystko mi się we Francji podoba, ale w każdym razie tutaj jest duży liberalizm. No i niewątpliwie duże sympatie do Polski, to zresztą okres Solidarności to wykazał. Do pewnego powodzenia kultury przyczyniło się to, że mamy podejście, powiedzmy, światowe. Znaczy, powstawały, na emigracji powstawały takie grupy, jak dosyć zamknięte, jak środowisko londyńskie, prawda, które właściwie ograniczało się wyłącznie, prawda, do pisarzy czy intelektualistów zamieszkałych w Londynie. Myśmy szukali na całym świecie. Stąd, prawda, odkryliśmy, znałem go jeszcze przed wojną, prawda, Gombrowicza. Emigracja jest bardzo skłonna do pewnego jakiegoś ferowania wyroku. Niech pan weźmie, prawda, Czesława Miłosza, który przez emigrację został przyjęty bardzo wrogo, prawda, jako dawny urzędnik ambasady w Waszyngtonie czy w Paryżu. Dla mnie to te rzeczy, prawda, nie odgrywały żadnej roli. To był, prawda, dla mnie jeden z najbitniejszych poetów i wobec tego od razu się zaprosili do współpracy. Mamy w Polsce sytuację jakby potencjalnie najlepszą od 40 lat, w sensie jakby możliwości wewnętrznych zmian, tylko nie potrafimy tej sytuacji wykorzystywać. No to na pewno, to się zupełnie zgadzam, prawda? W tej chwili partia jest niesłychanie osłabiona, tylko że niestety, prawda, opozycja również wygląda bardzo słabo, bardzo rozbita i właściwie nie ma żadnej koncepcji. Wszystko jest skoncentrowane na tym, że musi być Solidarność zalegalizowana. Jakby to był jakiś środek magiczny, prawda? Jeżeli nawet Solidarność zostanie zalegalizowana, to dopiero się zaczną trudności. Jedna rzecz, której się w Polsce nie doceni, nie robi zupełnie, to znaczy jest kwestia po prostu zbliżenia, pracy nad zbliżeniem z naszymi sąsiadami. Jeśli właśnie kraje bałtyckie czy Ukrainy, o tym się właściwie nie myśli. Ma pan bardzo dużo rozmaitych deklaracji, bardzo ogólnych, prawda? Natomiast jakieś próby przepracowania, jak powinna wyglądać, powiedzmy, współpraca polsko-ukraińska wtedy, kiedy te dwa kraje będą mniej lub więcej niezależne, o tym praktycznie nikt nie myśli. A przecież to jest ogromnie ważne. Musi pan wziąć pod uwagę, że Ukraina jest krajem większym, prawda, od nas, ponad 40 milionów ludzi i to po raz pierwszy stwarza pan państwo buforowe między nami a Rosją, co jest dla nas niesłychanie istotne. Czy gdyby pan miał taką możliwość, to przyjechałby pan do Polski? Nie. Dlatego, że oceniam sytuację bardzo pesymistycznie. Jedna rzecz, która wątpię, czy mógłbym znaleźć jakiś wspólny język dzisiaj ze społeczeństwem,
Bardzo się boję, że nawet gdyby Polska była niepodległa, to prawdopodobnie w dalszym ciągu został Maison Lafitte, prawda? Bo wątpię, żeby ta niepodległa Polska bardzo mi odpowiadała.